Produkcja Nohalopagus. Władysław Stanisław Rylimont przedstawia Chłopi. Tom 2 Zima. Rozdział 7 i 8. Rozdział 7. We Trzy Króle, które jakąś tego roku wypadały w poniedziałek, jeszcze przed skończeniem nieszporów, bo słychać było grania i przyśpiewy w kościele, a już naród zwolna ciągnął do karczmy, że to pierwszy raz po adwencie i godach miała być muzyka, a i szykowały się z mówiny Małgośki Kłębianki z Wickiem Sochą, któren chocia tak samo się pisał jak nieboszczyk Kuba, ale krewniactwa się z nim wypierał, jako że parop był niepoczciwy i silnie dufający w swojej morgi. Powiadali też, jako i Stach Płoszka, mający się już od kopania ku ulicy Sołtysównie, pewnikiem dzisiaj zapije sprawę i wszystko ze starym ładzi. Bo krzyw mu był i córki odmawiał, że Stacho był silny zabijaka, wicher nieposkromiony i z rodzicielami cięgiem się wadził. A za ulicą chciał całe cztery morgi albo 2000 spłaty na rękę i dwa krowie ogony w dodatku. Wójt też dzisiaj wyprawiał chrzciny, jenoże w chałupie, ale różni znajomkowie taksera chowali, że jak się rozochoci, to w domu nie wytrzyma i z całą kompanią do karczmy zwali i fundował będzie. Zaś prócz tych przynęt były jeszcze większe, ważniejsze sprawy, zarówno obchodzące wszystkich. Bo tak się ano stało, że na sumie od ludzi z drugich wsi dowiedzieli się, że dziedzic, co ino mu było potrza ludzi do poręby, to już zgodził i zadatki podawał. Miało iść z Rudki 10, z Modłycy 15, z Dębicy coś i kośmił, a samej rzepeckiej szlachty bez mała 20, a z Lipiecani 1. Prawda to już była jasna i pewna, bo i same Borowy, któren był na sumie, przytwierdził. Niemała z tego turbacja padła na biedotę, nieletka. Juści, że byli w Lipcach bogacze całą gębą, byli i pomniejsi, którzy zarówno o zarobki nie stali, byli takoż jęsi, u których aż piszczało z biedy, ale się do niej nie przyznawali, bych ino przyjacielstwa z bogaczami nie stracić i w jeden rząd zawsze z nimi stawać, ale i komorników, i takich, co ino chałupy mieli, też nie brakowało. Którzy wyrabiali u gospodarzy młocką, którzy na tartaku siekierą, którzy zaś, gdzie się ino zdarzyła robota, a chyla tyla wyskrzybali, iż jakoś się tam z boska pomocą przeżywili, ale ostawało jeszcze z 5 familii, dla których zimową porą całkiem brakowało we wsi roboty. Ci to właśnie jako zbawienia czekali na te poręby. A teraz co począć? Zima była sroga, mało któren miał jaki taki grosz zapaśny, nie jednemu już i ziemniaki się kończyły. Bieda była w chałupie, a głód już zębce szczerzył za węgłem, do zwiesny daleko, a wspomożenia znikąd. To i nie dziwota, że ciężki frasunek padł na duszę. Zbierali się po chałupach, medytowali, aż w końcu kupą całą poszli do Kłęba, by ich ten powiódł do dobrodzieja na poradę, ale Kłąb się wymówił rzekomo z mówinami córki. Jęsi też podobnie wykręcili się kiej piskorze, bo stali ino o siebie i swoje wyrachowania mieli. Zeździł się tym srodze Bartek z tartaku, któren choć robotę miał, zawsze z biednym narodem trzymał. Przybrał do się Filipa z zawody, Stacha bylicowego zięcia, Bartka kozła, walka z krzywą gębą i w piąciu poszli do dobrodzieja prosić, by się wstawił za nimi do dziedzica. Długo nie było ich widać, dopiero po nieszporach przyleciał Jambroży do kobusów i powiedział, że z księdzem radzą i do karczmy prosto przyjdą. A tymczasem wieczór się już był uczynił, ostatnie zorze zetliły się do cna, że ino kaj śniekaj na zachodzie z tych szarych popiołów żarzyły się kieby głownie dogasające, a świat zwolna otulał się w modrawą alutą płachtę nocy. Księżyca jeszcze nie było, jeno od suchych, przemarzniętych śniegów biły ostygłe, lodowate brzaski, w których rzecz każda widniała jakoby w śmiertelne gzło przyodziana i zgoła umarła. Gwiazdy też jęły się wysypywać na ciemne niebo, a tak rosły i trzęsły się w onych dalekościach, tak się jarzyły bystro,
aż po śniegach szły skrzenia. Mróz zaś brał srogi i podnosiła się taka skrzytwa, aż w uszach dzwoniło i żeby najcichszy głos, a leciał światem całym. W chałupach zaś ognie zapalali i spieszyli z wieczorowymi obrządkami, jeszcze wodę nosili ze stawu, jeszcze czasem skrzypnęły wieżeje albo się jakie bydlątko ozwało. To ktośik podążał spieszno saniami, a ludzie wderdganiali po obejściach, bo parzyło w twarze jakby rozpalonym żelazem i dech zapierało, ale już wieść cichła całkiem. Jeno od karczmy coraz ostrzej rozlegały się muzyckie głosy, bo już ci, że prawie z każdej chałupy ktośik się tam przebierał na przywiady, a insze zaś, którym nie było do zmówień ni do spraw, też ciągnęli, bo im gorzała pachniała. Że zaś i babą cniło się ostawać samym, a dziewczyny aż piszczały do gzów i na muzykę nogami przebierały, to raz wraz, nim się jeszcze do cna ściemniało, leciały chyłkiem do karczmy. Rzekomo by chłopów nagnać do domów, ale już ostawały. Już ci, że za ojcami i dzieci ciągnęły co starsze, zwłaszcza chłopaki zwoływali się z opłotków gwizdaniem i szli kupą, zalegając karczmowe sienie i przyzby, choć mróz prażył żywym ogniem. A w karczmie kłębiła się już nie z gorsza gęstwa. Tęgi ogień buzował się na kominie, że z pół izby zalewało krwawe światło szczap, których żyd cięgiem przykładać kazał dziewce, bo kto ino wszedł, otrzepywał buciska od trzon. Nagrzewał zgrabiałe ręce i szedł w ciżbę odszukiwać swojaków, że to, mimo ognia i lampy nad szynkwasem, mrok zalegał kąty i trudno było zrazu rozeznać. W jednym kącie ode drogi, na kłodach od kapusty, siedziały muzykanty pobrzękujący niekiedy, jakby od niechcenia, bo się jeszcze tany nie rozpoczęły na dobre, tyle co tam jakaś niecierpliwsza para się pokręciła. Na izbie zaś, pod ścianami, przy stołach kupili się kompaniami ludzie, ale mało kto ściskał kieliszek i przepijał, a jeno rajcowali rozglądając się wkoło, a bacząc na wchodzących. Jeno przy szynkwasie był większy rejwach, bo stali tam całą kupą goście kłębowi i familianci sochy, ale też jeszcze z rzadka przepijali do się, a tylko prodzali, świadczyli sobie godności, jak to przystało na zmówinach. Wszyscy zaś często a nieznacznie naglądali pod okna, gdzie za stołami siedziało kilkunastu rzepczaków, przyszli jeszcze za dnia i ostali. Nikt im wstrętów nie czynił, ale i nikt się do nich nie kwapił. Tyle co Jambroży zaraz się z nimi pokumał i silnie gorzałe ciągnął a ocyganiał, co ino wlazło. A po bok nich stojał Bartek z Tartaku ze swoimi i w głosie opowiadał, co im rzekł dobrodziej, a silnie pomstował na dziedzica. W czym mu najgłośniej wtórował Wojtek Kobus, chłop suchy, mały a tak zapalczywy, że cięgiem się podrywał. Walił pięściami w stół i ciepał się jako ten ptak, którego przezwisko nosił, z rozmysłem zaś to czynił, bo domyślali się, że rzepczaki ciągną na jutro do boru do rąbania, ale żaden z nich jakby nic nie słyszał. Tak siedzieli spokojnie, zajęci między sobą. Nikt też z gospodarzy nie słuchał tych wyzwisk ni zbytnio do serca nie brał, że dobrodziej nie chciał się wstawiać za nimi do dziedzica, a naprzeciw, odwracano się od nich i unikano, czym głośniej krzyczeli. W gąszczu bowiem, jaki rozpierał karczmę, stowarzyszał się każdym do upodoby i kupił, gdzie było dogodniej, nie bacząc na sąsiadów. Tylko jedna Jagustynka chodziła od kupy do kupy, podjudzała, żarty stroiła, nowiny w uszy ludziom kładła, pilnie jednak bacząc, gdzie już pobrzękują flachy, a kieliszek kołem chodzi. I tak powoli, zwolna, niepostrzeżenie wciągał się naród do zabawy, bo coraz większy gwar napełniał izbę i coraz częściej podzwaniały kieliszki, i coraz gęściej się robiło, że już drzwi się prawie nie zamykały, tak szli i szli aż muzykanci, uczęstowani przez kłęba. Użnęli rzęsistego mazura i w pierwszą parę puścił się socha z Małgośką, a za nimi zaś, kto ino miał ochotę. Ale niewielu szło w tany, oglądając się na pierwszych lipeckich kawalerów, na Płoszkę Stacha, Wachnika, wójtowego brata i drugich, którzy zmawiali się po kątach z dziełchami, wesołe rozmowy wiedli, a podkpiwali półgłosem z rzepeckiej szlachty, którym wciąż basował Jambroży. Na to właśnie pokazał się Mateusz,
Okilił jeszcze szedł, bo ledwie się był z łóżka zwlókł, że mu się to cniło za ludźmi. Kazał Sewnet narządzić gorzałki przygotowanej z miodem, usiadł z boku komina, popijał i rzucał tym słowem wesołym do znajomków, ale z nagła ucichł, bo Antek stanął we drzwiach, spostrzegł go, podniósł hardo głowę, łutnął ślepiami i przechodzi w podle, jakby nie postrzegając. Mateusz się uniósł i zawołał. Boryna, a chodźcie no do mnie. Masz sprawę, to pierwszy przystąp, powiedział ostro myśląc, że Mateusz zaczepia. Przyszedłbym, jeno się jeszcze ruchać bez kijaszka nie mogę, odparł miętko. Antek nie dowierzał, zmarszczył groźnie brwi i podszedł, ale na to Mateusz chycił go za rękę i zniewolił, by przysiadł na ławie. Siadaj przy mnie. Owstydziłeś mnie przed całym światem, pobiłeś tak, jucho, że już mi księdza wołali, ale gniewu do ciebie nie mam nijakiego i pierwszy z tym słowem zgody przychodzę. Napij się ze mną. Nikt mnie jeszcze nie pobił i myślałem, że takiego na świecie nie ma. Mocarz z ciebie prawdziwy, żeby takim chłopem jak ja rzucić jej snopem, no, no. Boś mi na robocie przypiekał ucięgiem, a potem i szczekał paskudnie, to mnie rozebrało, żem już i nie baczył, co robię. Twoja prawda, twoja, sam to przytwierdza mi nie strachu, a po dobroci, aleś mnie przyrychtował, no, żywą krew oddawałem, ziobra mi popękały, do ciebie piję, Antek, co tam, poniechaj złości, ja ci już nie pamiętam, choć mnie jeszcze plecy bolą, aleś ty chyba krzepciejszy niźli Wawrzyk z Woli? Nie zbiłem go to na odpuście we żniwa, jeszcze się pono lekuje. Wajwrzona. Powiadali o tym, alem wierzyć nie wierzył. Żydzie, harakuł z esencją, a w ten mig, bo przetrące, krzyknął. Ale coś peskował przed chłopami, to nieprawda? Pytał cicho Antek. Nieprawda, przez złość ino gadałem, tak sobie. Nie, gdzieby tam zaś, wypierał się przeglądając pod światło flaszkę, by mu prawdę z oczów nie wyczytał. Przepili raz i drugi, potem Antek postawił kolejkę i znowu przepili. Już tak siedzieli w podle siebie, pobratani zgoła i w takim przyjacielstwie, aż się na karczmie dziwowano temu. Mateusz zaś, że sobie był podpił nie z gorzej, pokrzykiwał na muzykę, wyraźniej grała, przytupywał, śmiał się w głos do chłopaków, aż przycichnął i jął Antkowi do ucha powiadać. Już ci i to prawda, że brać ją chciałem przez moc, ale mnie tak pazurami pobronowała, jakby mnie kto pyskiem po cierniach przewlókł. Tyś jej był milszy, wiem o tym dobrze, nie wypieraj się, ty, i bez to na mnie nie chciała patrzeć. Trudno wołu wodzić, kiej nie chce sam chodzić, zazdrość mnie kąsała, że i nie wypowiedzieć, hej, dziewka równa cudu, że i nie naleźć śliczniejszej. A poszła za starego na twoją krzywdę, tego to już wyrozumieć nie mogę. Na moją krzywdę i na moje zatracenie. Jęknął cicho i aż się zerwał, tak ognie w nim zagrały na wspomnienie. Że ino zaklął i cosik mruczał do siebie. Cichoj, ludzie ano posłyszą i roznieść gotowi. Bom to co rzekł? Juści, ino mia nie dosłyszał, ale mogli drudzy. Bo już mi ścierpieć trudno, tak mnie tu w piersiach rozpiera, że samo się rwie ze mnie, samo. Mówię ci, nie daj się, póki czas, radził chytrze, pociągając go zwolna za język. Mogę to, kiej kochanie gorsze choroby, ogniem po kościach chodzi, wrzątkiem w sercu bełkocze, a taką tęsknością duszę przejmuje, że ni jeść, ni spać, ni robić nic. Jeno by człowiek łbem tłukł o ścianę albo i zgoła życia się pozbawił. Abo to nie wiem, mój Jezus, abom to sam za Jagną nie latał. Ale jest tylko jedna rada na kochanie, ożenić się, a jakby ręką odjął. Znalazłby się i druga. Kiejożenkiem nie można dostać kobietę, a wnet smak do niej przejdzie i kochanie się skończy. Prawdę ci mówię, przecież nie z gorszy praktyk, dowodził chełpliwie. A jak i potem nie przejdzie,
rzekł smutnie. Już ci, któren zza płota postękuję, za węgłami się czai, a kiejkiecka zachrzęści, drgają mu kulasy, takiem rychło się nie przemieni. Ale to ciołak, nie chłop, za takiego nie dałbym mi tego grosza, rzucił pogardliwie. Czystą prawdę rzekłeś, ale widzi mi się, że są i takie chłopy. Są, zameditował się. Przepilno do mnie, docnami zaschło w gardzieli, psiach mać sobacza z babami, niektóra chuchro takie, co kieby dmuchnął, nakryłaby się nogami. A często i największego mocarza wodzi kieby to ciele na postroneczku, mocy pozbawi, rozumu pozbawi i jeszcze na pośmiewisko światu poda, diable na sienie, ścierwo, mówię ci, pij do mnie. W twoje ręce, bracie, w twoje. Bóg zapłać, mówię ci, pluni na to diable na sienie, przecież rozum swój masz. Przepili raz i drugi, a pogadywali. Antek już był z dziebko napity, a że nigdy nie miał przed kim się wyżalić. To teraz brała go szalona chęć do wywnętrzenia, że ledwie się powstrzymał, tyle co tam rzucił czasami jakie ważne słowo, z którego Mateusz i tak wszystko miarkował, jeno nie dawał tego poznać po sobie. W karczmie zaś zabawa już szła rzetelna, muzyka żnęła co sił i tany szły za tanami, pito już we wszystkich kątach. Gdzie niegdzie już przychodziło do sporów, a wszędy gadano tak głośno, że wrzawa przepełniała izbę. A tu poty taneczników rozlegało się kieby bicie cepów. Kłębowa kompania przetoczyła się do alkierza. Skąd też nie zgorszy wrzask dochodził. Jeno socha. I Małgośka tańcowali zapamiętale, a bojąwszy się w pół na mróz biegli na powietrze. Bartek z Tartaku ze swoimi wciąż stali na jednym miejscu. Pili już z drugiej flachy. A Wojtek Kobus już wprost wykrzykiwał ku rzepeckim ludziom. Szlachta, ścierwy, worek i płachta. Że to za szlachta się uważali. Dziedzice, pół wsi jedną krowę doi. Dorzucił zjadliwie drugi. Kołtuniarze, przez koni się obywają, bo ich same przynoszą. Żydowskie paroby. Dworskie pomietła, do psów się im godzić. Kie taki dobry wiatr czują. Poczuły też we dworze swoje i ciągną. Będą tu ludziom odbierać robotę. Wyczeszemy wama kołtuny, że bez łbów pouciekacie. Wycieruchy, obieży światy. Brakło u Żydów palenia w piecach, to przyleciały. Dogadywali mocno, a jaki taki pięścią wygrażał i darło się do nich, a coraz więcej ludzi wrzało przeciwko. Coraz zapalczywsze koło ich otaczało, że to już gorzałka ponosiła, ale oni się nie odzywali, siedzieli przy sobie kupą całą, kijejno ściskali między kolanami, popijali piwo, przegryzali kiełbasę, jaką mieli ze sobą, a hardo, nieustraszliwie poglądali na chłopów. Byłoby może i przyszło z miejsca do bitki, ale kłąb przyleciał, ją uspokajać, przekładać a prosić, a za nim starsi i Ambroży. Że Kobus zaprzestał pyskować, drugich też odciągnęli na poczęstunek do szynkwasu, potem muzyka silnie zagrała, a Jambrosz jął znowu cyganić niestworzone historie o wojnach, Napoleonie, naczelniku, a później i insze ucieszne rzeczy, aż się niejedni pokładali ze śmiechu, a on rad wielce, podpity nie zgorzej, rozparł się przy stole i prawił. Na ostatek opowiem jeszcze jedną historię, krótką, bo mi pilno tańcować, a i dziełchy krzywe, że do nich nie przychodzę. Wiecie, zmówiny dzisiaj kłębianki ze Sochą Wickiem. Gdybym chciał, moje by były z Małgośką, moje. Bo ano było tak. We czwartek zwalili się do Starego Kłęba z wódką. Przyszli w jeden czas od Sochy i przyszli od Pryczka. Jedni przepijają harakiem, drudzy zaś słodką. Od jednych kłąb pije i od drugich nie wylewa. Jeden jest dobry, a i drugi nie gorszy. Swaty aż się pocą, tak prawią i zalecają swoich kawalerów. Ten ma morgi galante przez skowronków nawożone, a drugi też takie, na których ino pieskowie wesela swoje odprawują. Jeden ma chałupę, do której świnie pod przyciasiami włażą, a i drugi nie gorszą. Obaj sielne bogacze, że szukać daleko.
Socha ma cały kołnierz od kożucha, bo resztę pieski rozniesły. Pryczek zaś ma obertelek od świątecznych portek i guzik świecący kij ze złota. Jeden chłopak śmigłek jej ta kopica, a i drugiemu brzucho wzdeno od ziemniaków. Galante parobki. Sosze ślina z gęby cieknie, a pryczek ma ślepieka prawe. Równy we wszystkim, a takie robotne i zapamiętałe, że choćby płuć kwiartki ziemniaków na raz zjedzą i za drugą patrzą. Oba dobre na zięciów, oba krowy mogą popaść, izbę przymieść, gnoju rzucić. Oba krzywdy dziewce nie zrobią nijakiej, bo z boćkami kompanii nie trzymają. Cielne parobki, rozmowne, mądrale, przemyślne. Zjadłem zawsze do gęby trafiają, a nie gdzie indziej. Co tu począć, kij oba się zarówno widzą staremu, to się kręci, w nosie dłubie, a Małgośki pyta, którego chcesz? Oba pokraki, tatulu, pozwólcie, to już sej ambroża wybierę. Stary głową kręcił, deliberował długo, wiadomo, że mądrala na całą chałupę, a tu chłopaki przynaglają, swaty swoje wciąż prawią, to się napił od jednych haraku. Napił się od drugich słodkiej i powiada: wagę przynieś ta. Przynieśli oną wagę, ustawili, a on prawi: zważta się, chłopaki, któren będzie cięższy, tego na zięcia wybierę. Zafrasowały się swaty, posłali po gorzałkę i medytują, któren, bo obaj byli kiebyte pluskwy zeschnięte. Skoczyły po rozum do głowy pryczkowe swaty, nasuły mu za pazuchę kamieni, to w kieszenie napchały. Ale i sochowie też nie były głupie, nie było co. To gęsiorę wsadzili mu pod kapotę i na wagę go stawią. Liczą, aż tu coś ich powiada, strona, strona, strona. Socha niby, i gęsior bęc na ziemię. Roześmieli się wszyscy, a kłąb powiada: zmyślna jucha jest, choć wagi nie trzyma. Ty będziesz moim zięciem. Już ci, że w tym, prócz tego ważenia, innej prawdy nie było, jeno że opowiadał tak śmiesznie, aż się popłakiwali z uciechy i takim śmiechem buchali, że na całą karczmę szło. Że wnet kłębowi goście wywalili się z alkierza i całą chórmą szli w taniec, to wrzask się podniósł, tupot, krzyki, że już żadnego głosu z osobna nie rozeznał. Zełbów poczynało kurzyć, gorącość rozbierała, uciecha rosła, to i młodzi hulali z całej mocy, a starsi zaś się zalegali stoły, stowarzyszali się, gdzie ino mogli i gdzie kto ustojał, bo tanecznicy rozbijali i coraz większym kołem zataczali, a każden w głos gadał, przepijał, z drugimi się cieszył, swojego dowodził, święta używał. Muzyka zaś żnęła siarczyście i tany szły zapamiętałe. Choć był taki gąszcz, że głowa przy głowie, plecy przy plecach, to i tak się trząchali, po izbie nosili, pokrzykiwali wesoło, a obcasami bili, że ino dyle skowyczały i szynkwas podrygiwał. Zabawa była silna, boć wszyscy się dokładali z całej mocy, duszą całą. Zima toć szła, naród oderwał ręce spracowane od matki ziemi, to i podnosił przygięte karki, podnosił zafrasowane dusze, prostował się, rozrastał i równał jeden z drugim w wolności, w odpoczywaniu i w tej myśli swobodnej, że każden człowiek widniał z osobna i wyraźnie jako ten mur, z którego nie wydzielisz drzewin latem, bo w jednakim, równozielonym gąszczu stoi przywarty do rodnej ziemi, a niech jeno śnieg spadnie, ziemia się przesłoni, a wnet każde drzewo dojrzysz z osobna i w ten mig rozeznasz. Dąbek lito, grabek lito, osiczyna lito. Tak łuteńko było i z narodem. Jeno Antek z Mateuszem nie ruchali się ze swoich miejsc, siedzieli przy się po przyjacielsku i z cicha uważali o różnościach. Ile że cięgiem ktoś do nich przystawał i swoje dokładał. Przyszedł Stach Opłoszka, przyszedł Balcerek, przyszedł Wójtów brat i drugie, te wszystkie najpierwsze we wsi kawalery, którzy drużbowali na weselu Jagusi. Zrazu nieśmiało przystawali, że to nie wiada było, czy Antek jakim ostrym słowem nie ciepnie, ale nie, po, dawał każdemu rękę, a z dobrością patrzał, to i wnet oto, czyli go zwartym kołem.
pilnie słuchali, przyjacielstwo świadczyli i tak mu się umilali, a zdawali we wszystkim, jak przudzi, kiedy to im przewodził jeszcze. Uśmiechał się ino gorzko jakoś, bo mu się wspomniało, jak to jeszcze wczoraj jaci sami omijali go z dala na drodze. Ani cię nikaj nie ujrzeć, do karczmy nie zachodzisz, powiedział Płoszka. Od rana do nocy robię, tokiej to mam czas na karczmę. Prawda, prawda, przytwierdzili półgłosem, a potem zwolna przeszli na różne sprawy wsiowe. Na ojców, to o dziełuchach mówili, to o zimie, bo rozmowa jakoś się nie wiedła, Antek mało mówił, a ciągiem spoglądał na drzwi, spodziewał się, że Jagna przyjdzie. Dopiero gdy Balcerek jął opowiadać o naradzie, jaka się odbyła we święta u kłębów względem lasu, słucha uważnie. Cóż uredzili? Zapytał. A cóż, skamlali, narzekali, żalili się, a rady nijakiej nie powzięli, prócz tej, że nie trza pozwolić na wyręb. A bo to co mądrego uradzą te słomiane wiechcie, wykrzyknął Płoszka. Zbierają się, gorzały się napiją, wysapią, nawyrzekają i tyle z tych narad jest, co z łońskiego śniegu, a dziedzic może sobie spokojnie ciąć choćby i wszystek las. Nie trza pozwolić, rzucił krótko Mateusz. Któż to go powstrzyma, któż zabroni? Zaczęli wykrzykiwać. Któż jak nie wy? A już ci, pozwolą to na co? Ozwałem się kiedyś, to ojciec mnie skrzyczał, żebym nosa pilnował, że to nie moja sprawa, a ich, gospodarzy, już ci, mają prawo do tego, bo wszystko w garści dzierżą i choćby na tę minutę, a nie popuszczą, a my cóż znaczymy? Tyle co te parobki. Unosił się Płoszka. Źle jest całkiem, źle. A nie tak powinno być. Już ci, że młodych powinni przepuścić do gruntów i do rządów. A samym na wycługi iść. Ja wojsko odsłużyłem, lata mi idą, a tego, co moje, dać nie chcą? Krzyczał Płoszka. Każdemu czas na swoje. A wszyscyśmy tutaj pokrzywdzeni. A najbardziej Antek. Trza by we wsi zrobić porządki. Szepnął twardo. Szymek, Jagusin brat, który niedawno przyszedł i stojał poza drugimi cicho, spojrzeli na niego zdumieni, a on wysunął się na czoło i jął gorąco prawić o swoich krzywdach, a w oczy wszystkim patrzał i czerwienił się, że to nieprzywykły był przed drugimi mówić i bojał się jeszcze nieco matki. Nastka go tak nauczyła rozumu, szepnął któryś, roześmiali się wszyscy, aż Szymek zmilknął i cofnął się w cień. Wtedy wójtów brat, Grzela Rekowski, choć nie był rozmowny i nieco się zająkiwał, zaczął prawić. Że starzy trzymają grunta i dzieciom nie popuszczają, źle już ci jest, bo krzywda, ale to jest najgorsze, że się głupio rządzą. Przecie z tym lasem dawno byłby koniec, żeby się byli zgodzili z dziedzicem. Jakże, dawał po dwie morgi, kiedy się nam należy po cztery na pół włóczek. Należy albo i nie należy, to jeszcze nie wiadomo, to już urzędniki rozsądzą. Kiedy oni z dziedzicami trzymają? Hale, trzymają tam, przecież sam komisarz powiedział, by się nie godzić na dwie morgi, to dziedzic musi dać więcej. Tłumaczył Balcerek. Cicho cię no, bo kowalano ze starszym idzie wykrzyknik, szepnął Mateusz. Obejrzeli się na drzwi, jakoż prawdziwie, kowal wiódł się pod pachy ze starszym, obaj już byli napici nie z gorzej. To się mocno przepychali przez gęstwę i żnęli prosto do szynkwasu, ale nie postali tam długo, Żyd ich powiódł do alkierza. Na chrzcinach u wójta się uraczyli. Wyprawia to dzisiaj? Zapytał Antek. A dyć ojcowie nasi tam siedzą. Sołtys poszedł w kumy z Balcerkową, bo pono star Boryna się pogniewał i nie chciał, tłumaczył Płoszka. A to co za jeden? Wykrzyknął Balcerek. To pan Jacek, dziedzicowy brat z Woli, objaśniał Grzela. Aż powstali, by się przyjrzeć, bo pan Jacek przeciskał się zwolna, a oczami kogoś szukał.
aż i natknął się na Bartka Startaku i z nim poszedł pod ścianę, do Rzepeckich. Czego on może chcieć? Czego, a niczego, tak se chodzi no po wsiach, z chłopami gada, nie jednemu pomoże, na skrzypkach przygrywa, dziełchy piosneczek uczy, głupawy jest pono. Kończ no, Grzela, coś zaczął, kończ. O lesie zacząłem mówić, moja rada jest taka, aby tej sprawy samym starym nie ostawiać, bo zepsują. Cóż, na to jest tylko jedna rada, zaczną las ciąć, całą wsią iść, rozegnać, nie pozwolić do płyty, aż się dziedzic ze wsią nie ugodzi, rzekł mocno Antek. To samo uradzali u Kłęba. Uradzali, ale nie zrobią, bo kto pójdzie za nimi? Gospodarze pójdą. Nie wszystkie. Jak Boryna poprowadzi, to i wszyscy pójdą. Jeno nie wiada, czy Maciej zechce. To Antek poprowadzi, wykrzyknął zapalczywie Balcerek. Przytwierdzili mu gorąco wszyscy. Jeden tylko Grzyla się sprzeciwiał, a że bywał we świecie i gazetę Zorze czytywał. To ją naucznie i kiej z książki prawić, że gwałtu nie można czynić, bo wda się w to sąd i prócz kozy nikt więcej nie wskóra, że trzeba, aby wieś sprowadziła z miasta adwokata, a ten by wszystko po sprawiedliwości wyrychtował. Nie chcieli go słuchać długo i jak i tak i przekpiwał, oześnił się też srodze i powiedział. Na ojców wyrzekacie, że głupie, a sami ani za grosz pomyślenia nie macie, a jeno jak te dzieci, co jeszcze bałykują, cudze powtarzacie. Boryna z Jagusią i dziełchami. Zauważył któryś... Antek, który chciał coś odpowiedzieć Grzeli, zmilknął i poleciał oczami za Jagną. Późno przyszli, już po kolacji, bo stary długo się opierał w skamleniu miuski i namową nastki, czekał, aż Jagusia poprosi. Ale ona zaraz po obiedzie zapowiedziała ostro, że pójdzie na muzykę. Odparł jej ostro, iż się nogą z chałupy nie ruszy. Nie poszedł do wójta, to nigdzie nie pójdzie. Nie prosiła go już więcej, zawzięła się tak, że ani tym słowem więcej się nie odezwała, popłakiwała jeno po kątach, drzwiami trzaskała, wystawała przed domem na mrozie i ciskała się po chałupie jak ten zły wiatr, a że mroziło od niej złością, a gdy do kolacji siadali, nie poszła jeść. Jeno zaczęła wełniaki ze skrzyni dobywać, przymierzać a przystrajać się. To i cóż miał stary począć, klął, przygadywał, zapowiadał, że nie pójdzie. W końcu jeszcze ją sielnie musiał przepraszać i rad nie rad powiódł do karczmy. Hardo ano wchodził, w niośle i mało z kim się witał, bo i równych było niewiela, jako że co najpierwsi u wójta byli na chrzcinach. Syna zaś nie spostrzegł, chociaż się pilnie rozglądał w tłoku. Antek zaś już nie spuszczał oczów z Jagusi. Stała właśnie przy szynkwasie. Chłopaki się do niej sypnęli zapraszać do tańca. Odmawiała pogadując wesoło, a ukradkiem przebierając oczami wskróś ludzi. Taka urodna widziała się dzisiaj, że choć naród już był napity, a spoglądali na nią z podziwem. Ponad wszystkie piękniejsza. A przecież była tam innastka, a no do malwy z czerwieni szmat i wyrost upodobna. Była i Weronka Płoszkówna, jej Georginia rumiana i w sobie wielce podufała. Była sochówna, skrzat ledwie dorosły, gipki i z gębusią jej ten cukier słodką, były i drugie urodne, wyrosłe, ciągnące oczy parobków, a jak Balcerkówna Marysia, na podziw wyrosła, biała, rzepiasta dziewka i pierwsza we wsi tanecznica, ale żadna ani się równała z Jagną, żadna. Przenosiła wszystkie urodą, strojem, postawą i tymi modrymi, jarzącymi ślepiami. Jako róża przenosi one nasturcja malwy, a georginie, a maki, że zgoła podlejsze się przy niej widzą. Tak ci ona przenosiła wszystkie i nad wszystkie panowała. Przystroiła się też dzisiaj jej na jakie wesele. Wełniak wdziała gorąco żółty w zielone a białe pasy, stanik zaś z modrego aksamitu, dziergany złotą nitką i głęboko, do pół piersi wycięty, a na koszuli cieniuśkiej, która bieluchną fryską burzyła się sut około szyi przy dłoniach, zawiesiła rzędy korali, bursztynów i onych pereł.
Na włosach miała chusteczkę jedwabną, modrawą, w różowy rzucik farbowaną. A końce od niej puściła na plecy. Brały ją za to przystrojenie kobiety na ozorę i przemawiały złośliwie. Nie dbała ta o to wcale. Dojrzała wnetantka i pokraśniawszy z radości, jako ta woda pod zachód, odwróciła się od starego, któremu Żyd coś gadał i zaraz poprowadził do Alkierza, gdzie i pozostał. Już ci, że Antek ino tego czekał, bo wnet bokiem karczymy się przecisnął i spokojnie witał się z nimi, choć Józka umyślnie się odwróciła. Przyszliście na muzykę czy na zmówiny Małgośki? Na muzykę, odparła cicho, bo głos jej całkiem odjęło wzruszenie. Stali przy sobie czas jakiś bez słowa, jeno dychali prędzej, a ukradkiem zaglądali sobie w oczy. Tanecznicy zepchnęli ich pod ścianę. Nastkę pojął do tańca Szymek. Józka też się gdzieś zapodziała, że sami zostali. Co dnia wyczekuję, co dnia, szepnął cicho. A mogę to wyjść? Pilnują mnie, odparła ze drżeniem. Ręce się ich spotkały same jakoś, cisnęli się biodrami, pobledli oboje, tchu im brakowało. W oczach skel się jarzyły, a w sercach była taka muzyka, że i nie wypowiedzieć. Odstąpź, dziebko, puść, prosiła cichutko, boć pełno było ludzi dookoła. Nie odrzekł na to, jeno ujął ją mocno w pół, gęstwę roztrącił, wywił dówkoło i krzyknął do muzykantów. Obertasa, chłopacy, a ostro. Już ci, że trzasnęli z całej mocy, aż basica jęknęła, znali go przecież, że jak się rozochodzi, to gotów całej karczmie fundować. A zanim puścili się w tan i jego kamraty, tańcował Płoszka, tańcował Balcerek, tańcował Grzela, tańcowały i drugie, a Mateusz, że mu to żebra jeszcze nie popuszczały, to ino przytupywał, a krzykał la zachęty. Antek zaś hulał zapamiętale, wywił dusię naprzód, przegonił wszystkich i wiał w pierwszą parę tak siarczyście, że już nic nie pamiętał i na nic nie zważał, bo jak uścisnęła się do niego słodko, a raz w raz, ledwie dech łapiąc, prosiła: jeszcze, Jantoś, jeszcze ździebko. Długo tańcowali, odpoczęli tyle, by złapać niecoś tchu, napić się piwa, i znowu poszli w tan, nie bacząc, że ludzie zwracają na nich uwagę, coś szepczą, a krzywią się i w głos dogadują. Ale Antkowi już było wszystko jedno dzisiaj, skoro jeno poczuł ją przy sobie, skoro przycisnął do się, że aż się prężyła i przewierała te lube modre oczy, to się już był całkiem zapamiętał. Radość w nim grała i takie wesele, jak kieby się ten zwiesnowy dzień w nim zrobił. Zapomniał o ludziach i świecie całym. Krew w nim zawrzała i moc wstała taka harda, nieustępliwa, aż mu piersi rozpierało, a Jaguś też była całkiem jakby utopiona w lubości i w zapamiętaniu. Unosił ją jak ten smok, nie opierała się temu, bo jakże mogłaby to, kiej kręcił nią, ponosił, przyciskał, że chwilami mroczało w niej i traciła z pamięci świat wszystek, a grało w niej takim weselem, młodością, uciechą, że już nic nie widziała. Ino te jego brwie czarne, te oczy przepaściste, a te wargi czerwone, ciągnące. A skrzypice wycinały siarczyście, zawodzące i niesły się piesneczką, jako ten żniwny wicher palącą, od której krew się w ogień przemieniała i serce grało wesele ma mocą. Basy zaś pobekiwały drgliwie do taktu, że same nogi niosły i trzaskały chołupce. Flet zaś przegwizdywał i wabił jej ten kos na zwiesne, a taką lubością przejmował, tak serce otwierał, aż ciarki przechodziły, w głowie się mąciło, tchu brakowało, a zarazem chciało się płakać i śmiać, i krzykać, i tulić, i całować, i lecieć gdzieś we świat wszystek, w zapamiętanie, to i tańcowali tak ogniście, aż się karczma trzęsła i dygotały beczki z muzykantami. Z 50 par mieniło się w tym kole wielgachnym, taczającym się od ściany do ściany, rozśpiewanym, pijanym uciechą i taką mocą, że flachy się przewracały, lampy gasły, noc ich obejmowała i rozdrgany mrok, bo ino te głownie w kominie rozżarzane wichurą pędu, sypały iskrami i buchały krwawym płomieniem, w
w którym ledwie majaczył zbity kłąb ludzki, wijące się dookoła taką gęstwą, że ani okiem uchwycił ni rozpoznał, gdzie chłop, gdzie kobieta. Kapoty wiewały górą kijte skrzydła białe, wełniaki, wstążki, zapaski, rozpalone twarze, jarzące oczy, tupoty zapamiętałe, śpiewki, pokrzyki. Wszystko się wraz mieszało, kręciło w kółko, kiedy jedno wrzeciono, od którego bił ogromny wrzask i leciał przez wywarte do sieni drzwi w ośnieżoną, mroźną, zimową noc. Antek zaś hulał wciąż naprzedzie, bił obcasami najgłośniej, zawijał kij wichura, przypadał do ziemi, że myśleli, upadnie. Gdzie zaś, on już stał, już znowu ponosił, już krzykał, czasem jaką piosneczkę muzykantom rzucał i no. Sił się wskroś ciżby, rozbijał, tratował, jak burza szedł, aż strach brał niejednych, a mało kto za nim nadążył. Z dobrą godzinę tak wywijał, bo chociaż inni przestawali zmęczeni, a nawet i muzyce mdlały ręce, pieniądze im rzucał, przynaglał grać i tańcował, że w końcu prawie i nowe dwoje pozostali w kole. Już ci, że przez to baby już głośno wydziwiały z takiej hulanki, kiwały głowami, mełły ozorami i litowały się nad Boryną, aż i łuska, zła na Antka, a barzej jeszcze na macochę, poleciała do starego. Ojciec, a to Antek tańcuje z macochą, aż ludzie wydziwiają, szepnęła. Niech tańcują, od tego karczma. Odparł i wziął się znowu trącać ze starszym kowalem, a prawić coś ich. Wróciła z niczym, ale jała naglądać za nimi pilnie, bo po tańcu ustali przy szynkwasie z całą gromadą dziewczyn i chłopaków. Wesoło im było, Jambroży bowiem, pijany już całkiem, prawił im takie przypowiastki, aż się dziewczyny przysłaniały zapaskami, a parobcy w głos śmieli, a jeszcze swoje dokładali. Antek fundował wszystkim piwo, pierwszy przepijał, niwolił, w ramiona brał parobków, ściskał, a działuchom całymi garściami pchał za pazuchę karmelki, by móc przy tym jej jagusi nakłaść, a mimo zmęczenia śmiał się najgłośniej i rad się rozgadywał. Na karczmie też się zabawiano nie z gorzej, naród się już całkiem rozochocił i rozgrzał, to ciągiem jakieś pary tańcowały, a drudzy gęstwili się, gdzie się ino dało, i radzili, przepijali, kumali się jedni z drugimi i wesołości całym sercem zażywali, że pecka szlachta ruszyła zza swojego stołu, bo się już byli pokumali przy gorzałce z lipczakami, a niektórzy i do tańca się brali, dziełchy się nie wymawiały, że to obejście mieli delikatniejsze i grzecznie prosili. Antkowa zaś gromada zabawiała się z osobna, że to młódź sama była i co najpierwsza we wsi, a on, mimo że ze wszystkimi pogadywał, prawie o Bożym świecie nie wiedział i prosto jakby się dzisiaj zapamiętał, na nic już nie patrzył, z niczym się nie krył, bo i nie poradził nawet, to i nie baczył, że ludzie dookoła spozierają uważnie i pilnie nasłuchują. Hale, dbał tam o to, wciąż jej prawił do ucha. Przypierał do ściany, obejmował, za ręce brał, ale ledwie się już wstrzymywał od całowania. Oczy mu ino latały nieprzytomnie i w piersiach wzbierała taka burza, że gotów się był ważyć na wszystko, byle zaraz przed nią, bo widział w modrych, rozpłomienionych oczach podziw i kochanie. To i rósł coraz bardziej, puszył się i hukał kij ten wicher, nim uderzy. Pił przy tym tęgo i jagusie niewolił, aż się jej w głowie mąciło, że ani wiedziała, co się z nią dzieje, jeno chwilami. Gdy muzyka milkła i karczma nieco przycichała, przytomniała z dziebko, strach ją ogarniał, obzierała się ze zdumieniem, jakby poratunku szukając. Uciekać nawet pragnęła, ale stał po bok i tak patrzał. Taki żar buchał od niego, takie kochanie w niej wzbierało, że w mig zapominała o wszystkim. Ciągnęło się to dosyć długo, bo Antek już gorzałkę stawiał całej kompanii. Żyd chętnie dawał i każdą kwartę dwa razy na drzwiach znaczył. Że zaś całej kompanii zaczęło w głowach się mącić, to kupą poszli tańcować, by się nieco otrzeźwić, juści, że i Antek z Jagusią tańcowali naprzedzie. Wyszedł na to salkierza Boryna, przywiedły go kobiety zgorszone, popatrzył i wnet się we wszystkim pomiarkował. Złość go poderwała sroga,
zakąsił ino zęby, zapiął pętle kapoty, czapę nacisnął i jął się przebierać do nich. Ustępowali mu z drogi, bo blady był kiej ściana i oczami dziko świecił. Do domu, powiedział głośno, gdy nadlecieli, i chciał ją chycić za rękę, ale wtem mig Antek zakręcił w miejscu i poniósł dalej, że próżno chciała się wyrwać. Podskoczył wtedy Boryna, rozwalił koło, wyrwał ją z Antkowych ramion. Nie popuścił i nie spojrzawszy nawet na syna wiódł z karczmy. Muzyka raptem ustała, cichość znagła padła na wszystkich, że stanęli jak wryci. Nikt się i słowem nie ozwał, miarkowali bowiem, że staje się coś strasznego, gdy Szantek rzucił się za nimi, roztrącił ciżbek jej snopki i wybiegł z karczmy, ale skoro go jeno mróz owionął. Zatoczył się na drzewo leżące przed domem i padł w śnieg, rychło się jednak podniósł i dognał ich na skręcie drogi koło stawu. Idź swoją drogą i ludzi nie zaczepiaj! Krzyknął stary odwracając się do niego. Jagna z wrzaskiem uciekła do chałupy, a Józka wtykała w garście staremu jakiś kół i wrzeszczała. Bicie tego zbója, bicie, tatulu! Puśćcie ją, puśćcie! Bełkotał Antek zgoła nieprzytomnie i przysuwał się z pięściami, gotowymi do darcia. Mówię ci, odejdź, bo, jak Bóg na niebie, zakatrupię cię jak psa. Słyszysz? Krzyknął znów stary, gotowy na wszystko. Antek cofnął się bezwiednie, opadły mu ręce, strach go uderzył tak mocny, że drżeć zaczął, a stary poszedł wolno ku domowi. Nie skoczył już za nim, stał roztrzęsiony, nieprzytomny i wodził pustymi oczami dookoła, nie było już nikogo, księżyc świecił jasno, śniegi się skrzyły i posępna białość widniała wszędzie. Nic nie mógł wymiarkować, co się to stało, oprzytomniał nieco w karczmie dopiero, dokąd go przywiedli przyjaciele, którzy mu skoczyli na ratunek, bo gruchnęło, że się z ojcem bije. Zabawa się też skończyła, rozchodzili się do domów, że to i późno już było, karczma opustoszała rychło, jeno po drogach grzmiały jeszcze czas jakiś hukania i przyśpiewki, pozostali tylko rzepeczaki, którzy mieli zanocować. I pan Jacek przygrywał imano na skrzypicy wielce żałośliwe pienia, że siedzieli za stołem powspierani na rękach i wzdychali, no i Antek, siedzący w kącie samotnie, boże się nie mogli z nim dogadać. Gdyż nic nie odpowiadał, opuścili go wszyscy. Siedział tak martwy i niewiedzący, że darmo mu Żyd przypominał, iż karczmę zamyka. Nie słyszał i nie rozumiał zgoła, przecknął dopiero na głos Hanki, której ludzie donieśli, że się pobił znowu z ojcem. Czego ci potrza? Zapytał. Chodź do domu, późno już, prosiła powstrzymując łzy. Idź sama. Nie pójdę z tobą. Mówię ci, odejdź. Krzyknął groźnie, a potem nagle, nie wiada dlaczego, nachylił się do niej i w samą twarz powiedział. Żeby mnie w kajdany skuli, w lochu zamknęli, wolniejszym bym był niźli przy tobie. Słyszysz, wolniejszym. Hanka zapłakała żałośnie i poszła. I on się zaraz podniósł. Wyszedł na dwór i powlókł się ku młynowi. Noc była jasna, rozgorzała miesięczną poświatą, drzewa kładły długie, zgoła niebieskie, przsrebrzone cienie, mróz taki ściskał, że raz po raz słychać było trzaskanie żerdek i jakby cichy, przejmujący skowyt niósł się po roziskrzonych śniegach, cichość martwa, zeskrzytwiała tuliła świat cały, wieś już spała, ani jedno okno nie błyskało światłem, ni pies nie zaszczekał, ni młyn nie turkotał. Nic, jeno od podkreślenia karczmy dochodził schrypły śpiew Ambroża, któren swoim zwyczajem wyśpiewywał na środku drogi, ale słabo kieby przez sen. Antek wlókł się ciężko i wolno dookoła stawu, przystawał, rozglądał się nieprzytomnie, nasłuchiwał trwożnie, bo wciąż huczały mu we łbie ojcowe straszne słowa, bo wciąż widział jego oczy roztrożone, bijące w niego kij nożem, że cofał się bezwiednie. Lęk ściskał go za gardło, serce zamierało, włosy się jeżyły, a z pamięci ginęła zawziętość, ginęło kochanie, ginęło wszystko. A ostawał jeno strach śmiertelny,
dygocące przerażenia i rozpaczliwa, żalna niemoc. Sam nie wiedział, kiedy zaczął iść ku domowi, gdy sprzed kościoła doszedł go bolesny płacz i głośne wyrzekania, pod figurą stojącą przed samymi wrótniami na cmentarz, ktoś leżał rozkrzyżowany na śniegu, w cieniu, jaki padał od parkanu, nic nie można było rozpoznać. Pochylił się myśląc, że to jaki obcy wędrownik albo i pijany, a to Hanka leżała żebrząc miłosierdzia. Chodź do domu, ziom ptaki, chodź, Hanuś. Prosił, bo mu dziwnie zmiękła dusza, a że się nie odezwała, uniósł ją przez siłę i powiódł do domu. Nie mówili nic ze sobą, bo Hanka rzewnie płakała. Koniec rozdziału siódmego. Rozdział ósmy. U Borynów było kij w grobie po tym święcie, nie płacz, nie krzyki, nie pomstowania, a ino ciężka cichość, złowrogo przyczajona i pełna powstrzymywanych gniewów a żalów. Cały dom zmilknął, osnął się posępnością, a żył w ciągłej trwodze i oczekiwaniu czegoś strasznego, jak kieby pod dachem, które lada chwila ma paść na głowy. Stary, powróciwszy do domu ni potem, nawet na zajutrz ani marnego słowa nie rzekł Jagusi, nawet przed Dominikową się nie użalał, jakby się nic nie stało. Rozchorzał jeno z tych przytajonych w sobie złości i z łóżka się podnieść nie mógł, że to go cięgiem mdliło. Kolki spierały w boku i gorącość rozbierała. Nic to innego, tylko wątroba się wama zapiekła albo macica opadła, rzekła Dominikowa smarując mu boki gorącym olejem. Nic się nie odezwał, jeno postękiwał boleśnie i w pułapu uparcie patrzył. Nie Jagusina to wina, nie, zaczęła cicho, by na izbie nie dosłyszeli, bo się już srodze frasowała, że ani słowa nie powiedział o wczorajszej sprawie. A czyja? Mruknął. W czym to winowata? Wyście ostawili ją samą i poszli pić do alkierza, muzyka grała, tańcowały wszystkie, bawiły się, to cóż, jak ten Samson miała stać w kącie? Młoda przecież, zdrowa i zabawy jej potrzeba. Zniewolił ją, to i poszła tańcować. Mogła to nie iść? Kurzdent w karczmie ma prawo brać do tańca, która mu się jeno widzi, a że ją wybrał i nie popuszczał zbój ten jeden, to ino przez złość do was. Ino przez złość. Smarujcie jeno i róbcie, bym wyzdrowiał rychło, a nie uczcie mnie rozumu. Dobrze sam wiem, jak było, nie trzeba mi waszego opowiadania. Kiejście taki mądry, to i to wiedzieć powinniście, że kobieta młoda, zdrowa też swojej uciechy potrzebuje. Nie drewno jest ni starucha, za chłopa poszła, to chłopa jej potrza, nie dziadgi, by z nim różaniec przebierała, nie. A i to czemuście mi ją dali? Rzucił urągliwie. Czemu? A kto to skamlał jak ten pies? Nie ja was molestowałam, byście ją wzięli, nie ja wam ją podtykałam ni ona sama. Mogła se iść za każdego drugiego i z tych najpierwszych we wsi, tylu ich było. Było, jeno nie do żeniaczki. A żeby wam ozór wykręciło za to pieskie szczekanie. Prawda was sparzyła kij pokrzywa, żeście się tak ciepnęli. Cygaństwo paskudne to, nieprawda, cygaństwo. Naciągnął pierzynę na piersi, odwrócił się do ściany i ani już słowem się ozwał na jej dowodzenia gorące, dopiero gdy w płacz uderzyła, szepnął złośliwie. Jak baba kijanką nie poradzi, to myśli płaczem co wskórać. Dobrze wiedział, co powiedział, dobrze, teraz ano, kij się z łóżka podnieść nie mógł. Przychodziło mu do głowy, co to o niej powiadano przudzi, rozważał to sobie, układał, do kupy ściągał, deliberował, i taka złość go przejmowała, taka zazdrość gryzła, że nie mógł wyleżeć, rzucał się na łóżku, klął se cicha, to odwracał się twarzą do izby i tymi złymi, jastrzębimi ślepiami chodził za Jagną, ona zaś była jakaś blada, zmizerowana, że jak senna chodziła po domu. A ino tymi żałosnymi oczami skrzywdzonego dzieciątka spozierała na niego i tak wzdychała, aż mu się żal robiło i serce z dziebko tajało,
ale i zazdrość tym większa rosła. Wlekło się tak blisko całą niedzielę, że już w chałupie wytrzymać było trudno, miałaś przecież duszę wielce czującą, jako ten kwiat niektóry. Co niech jeno ziąb nań chuchnie, a wne towarzy się i rozdygocze z bolenia. Mizerniała też w oczach, sypiać nie mogła, jadło nie smakowało, usiedzieć trudno było na miejscu i robotą zająć, bo wszystko leciało z rąk i strach cięgiem za nią chodził, bo i jakże, kiej stary wciąż leżał. Postękiwał, dobrego słowa nie rzekł, a jako ten zbój spoglądał. Cięgiem czuła jego oczy na sobie, cięgiem, że już wytrzymać nie mogła. Ciężyło jej życie, bo i tęskności rozbierały nieopowiedziane, że to i o Antku nic nie wiedziała. Nie pokazał się bowiem przez tę niedzielę, choć nieraz o zmierzchu pod śmiertelnym strachem wyglądała pod bruk. Nie śmiała się zaś pytać nikogo. Już się jej tak mierziło w chałupie, że po parę razy w dzień biegała do matki. Ale Dominikowa mało siedziała w chałupie. Do chorych chodziła, to w kościele przesiadywała, a jeśli była, to pokazywała srogą twarz i gorzkie wymówki czyniła. Ach, chłopaki też łaziły omroczone, złe i strapione, bo stara Szymka pobiła miądlicą, że to we trzy króle przepił był w karczmie całe 4 złote. Zaglądała potem do sąsiadów, by ino jakoś ten dzień zepchnąć. Ale i tam dobrze jej nie było, już ci, nie wyganiali jej, ale przez zęby cedzili słowa, twardo spozierali. A wszyscy zarówno biadali nad chorobą starego wyrzekając żałośliwie, jakie to teraz czasy nastają paskudne. A Józka też, jak ino mogła, dogryzała jej na każdym kroku. Nawet Witek bojał się pleść po swojemu przy gospodarzu, że słowa nie było z kim przemówić. Tyle było całej uciechy i rozerwania myśli, co tam Pietrek wieczorami po robocie przegrywał z cicha na skrzypkach we stajni. Bo w chałupie stary nie pozwalał. A zima wciąż była sroga, mroźna i wiejna, że trza było w chałupie siedzieć. Dopiero jakoś w sobotę stary, choć zdrowy nie był jeszcze, zwlókł się z łóżka, ubrał ciepło, bo mróz był trzaskający, i poszedł na wieś. Zachodził do różnych chałup, niby to ogrzać się z dziebko, gdzie znowu ze sprawami, a nawet z takimi przestawał chętliwie, jakich przudzi mijał bez słowa. I wszędy pierwszy zaczynał o karczmie i całą sprawę w śmieszki obracał, a rad rozpowiadał, jako się był tam go napił i przez to zachorzał. Dziwowano się temu, przytakiwano, głowami kiwano, ale nikt się w pole wyprowadzić nie dał. Znali przecież dobrze jego nieustępliwą hardość, a i to, że skoro na ambit wziął, można go było żywym ogniem przypiekać, a głosu by nie wydał. Wiedziano również, jako się zawżdy wynosił nad inne, puszył, za najlepszego we wsi miał, a wielce baczył, by go na ozorach nie obnosili. Rozumiano też, że zapobiega i plotki gasi, jakie były i powstały. A nawet stary Szymon, sołtys, powiedział mu prosto w oczy, jak to u niego było zwyczajne. Baj baju, chłop śliwer wie, a ino ich dwie. Ludzkie gadanie jest jak ten ogień. Nie przygasicie pazurami, sam się musi wypalić. A to wam jeno przypomnę, com był rzekł przed ślubem, jak stare bierze młodą, złego nie odegna i święconą wodą. Zeździł się tym i prosto wrócił do chałupy, jakuś zaś myśląc, że skoro wstał, to już wszystko przeminęło i powróci do dawnego. Odetchnęła z ulgą i jęła do niego zagadywać, to w oczy naglądać, przymilać się i po izbie krzykorzyć słodko, jak przudzi, ale wnet ją opamiętał takim ostrym słowem, że struchlała. A potem nie zrobił się inszym, nie pieścił, nie chołubił, myśli nie zgadywał ni o jej łaski się starał, a ostro kij na dziewkę krzyczał za nieporządki i do roboty zaganiał. Od tego dnia wszystko z nawrotem w swoje garście ujął, przypilnowywał i z rąk nie popuszczał. Całe dnie, skoro jeno wyzdrowiał, młócił z Pietrkiem i w stodole robił koło zboża, krokiem się prawie nie ruszając z obejścia, bo nawet wieczorami w chałupie narządzał uprzęże albo na kobylicy wystrugiwał różne porządki gospodarskie, a tak pilnie stróżował Jagusi, że i kroku nie mogła zrobić, by za nią nie wyglądał, nawet jej świąteczne szmaty zamknął i klucz nosił przy sobie. Nacierpiała się ona, nacierpiała.
Mało tego bowiem, że o byle co krzyczał i słowa dobrego nie powiedział, ale prosto tak wszystko robił, jakby nie ona była gospodynią. Bo ino Józce rozporządzał, co się ma robić, z Józką o różnych rzeczach prawił, których i dziewczyna nie wyrozumiała. I Józce o wszystkim kazał mieć baczenie. A Jagnę jakby nie było, przędła dnie całe, chodziła kiej błędna albo do matki uciekała na wyżalenie i skargi, nie poradziła na to stara, bo jej rzekł ostro. Była panią, robiła, co chciała, nic jej nie brakowało, a nie umiała tego poszanować, to niech popróbuje czego innego, a to wam zapowiadam, powiedzcie jej, że póki kulasami rucham, bronił swojego dobra będę i nie dopuszczę. Żeby się prześmiewano ze mnie kiej z kukły jakiej, zapamiętajcie to sobie. Bójcie się Boga, a dyć ona nic złego nie zrobiła. Niech by zrobiła, nie tak bym gadał i nie tak postąpił. Ale dosyć i tego, że się z Antkiem zadawała. W karczmie, w tańcu, przy wszystkich przecież. Hale, w karczmie tylko. Hale, bowiem, że kiedy to jej zapaskę znalazł w opłotkach, musiała wychodzić do Antka. Nie dał się więc przekonać, nie wierzył niczemu i twardo stał przy swoim, a na zakończenie powiedział. Dobry człowiek jestem, zgodliwy, wszyscy o tym wiedzą, ale jak mnie kto chlaśnie batem, gotowym oddać kłonicą. Bicie, kto wama winowaty, ale nie krzywdźcie, bo z krzywdy każdej pomsta rośnie. Któren swojego broni, nie krzywdzi. Jeno byście w porę widzieli, kaj się wasze kończy. Grozicie, widzę. Swoje tylko powiadam, a wy zbytnio w siebie dufacie. Baczcie i na to, że kto na innych kładzie znaki, sam taki. Dosyć mi waszych nauki i przypowiastek, swój rozum też mam. Rozgniewał się. I na tym się skończyło, bo Dominikowa, widząc jego zatwardziałość i nieustępliwość, nie ponawiała już tej sprawy dufając, iż to samo przejdzie i jakoś się uładzi, ale on ani na dzień jeden nie pofolgował, zawziął się i nawet w tej złości smak znajdował, a chociaż nieraz w nocy słysząc jak usinne płacze zrywał się bezwiednie, by do niej biec, w porę się jednak miarkował udając, że wstał oknem wyjrzeć albo czy drzwi pozamykane. Ciągnęło się tak bez przerwy całych parę tygodni, jak nie było markotno, smutno i tak źle, że ledwie już ścierpiała, na ludzi patrzeć nie śmiała. Wstyd jej było przed wsią, boć wszyscy dobrze wiedzieli, co się tam u Borynów wyprawia. Dom całkiem omroczał, że snuli się po nim cicho, lękliwie kiebyta cienie. Co prawda, mało kto zaglądał mając i u siebie dość swarów. Wójt się też nie pokazywał, zagniwany, że Boryna nie chciał mu podawać do chrztu. Tyle jeno, co ta, chłopaki Dominikowej czasem zajrzały, Nastka Gołębianka przybiegła z kądzielą, ale ta więcej do Józki i by się z Szymkiem spotykać, że nie było z niej pociechy, to i Rocho czasem zaglądał, ale widząc twarze posępne, zagniewane, mało siedział. Jeden tylko kowal przychodził co wieczór i długo przesiadywał, a jak tylko mógł, podjudzał jeszcze starego przeciw Jagni i w łaski się nowe wkradał. Juści, że i Agustynka często zachodziła, chętnie swoje dokładając, gdzie się kłócili. Dominikowa też bywała co dnia i co dnia jedno przywtarzała, by Jagna pokorą starego ujmowała. Cóż, kiedy Jagna nie mogła się upokorzyć, za nic nie mogła, a naprzeciw. Bunt się w niej podnosił i złość ją podrywała coraz częściej. Wielce jej w tym pomagała Jagustynka, bo raz z cicha zaczęła. Jaguś, a to mi cię żal okrutnie kieby rodzonej? Ten stary pies cię ukrzywdza, a ty kiej ten baranek cierpisz. Nie tak inne kobiety robią, nie. Jakże? Spytała dość ciekawie, bo już jej obmierzł ten stan. Złego dobrością nie przeprzesz, a ino jeszcze większą złością. Za dziewkę cię ma, a ty nic. Szmaty ci pono w skrzyni pozamykał, na każdym kroku pilnuje. Dobrego słowa nie da, a ty co? Wzdychasz, trujesz się i boskiego zmiłowania wyczekujesz. Póki się człowiek nie przyłoży, to mój Pan Bóg nie dołoży. Żeby tak na mnie, wiedziałabym,
co zrobić, Józkę sprałabym, niech się nie rządzi w chałupie, gospodynią przecież jesteś, chłopu bym też nie ustąpiła w niczym. Kiej chce wojnę, to niech ma taką, a że mu grdyką wylezie. Hale, pozwól chłopu panować nad sobą, to się wnet do bicia weźmie i nie wiada, na czym skończy. A najpierwszy, zniżyła głos i do ucha jej szeptała, odstaw go kij tego ciołka od krowy, nie przypuszczaj do siebie ani nas dziebko. Jak tego psa przed progiem trzymaj, wnet zobaczysz, jak zmięknie i jak się udobrzy. Jagna zerwała się od kądzieli, by ukryć twarz rozczerwienioną. Czegóż się, głupia, tromasz? Złego w tym nie ma. Wszystkie tak robią i robić będą, nie ja pierwsza wymyśliłam taki sposób. Wiadomo przeciech, że kiecką chłopa dalej zaprowadzi niźli psa z perką, bo pies rychlej się pomiarkuje, a starego łacniej niźli młodziaka, bo łakomszy i trudno mu po cudzych chałupach szkodzić. Zrób tak, a wnet mi podziękujesz. A co tam pyskują na ciebie i Antka, do serca nie bierz. Żebyś jak ten młody śnieg była, sadzę się do widzą. Na świecie jest takie urządzenie, że któren się da, to mu i kiwnąć palcem nie przepuszczą, a któren nie stoi, co o nim powiadają, mocny jest a hardy. To może robić, co mu się żywnie podoba. Nikt nawet słówkiem nie piśnie naprzeciw, a łasić się będą kiej pieski. Do krzepkich należy świat wszystek, do nieustępliwych a zawziętych. Na mnie się dosyć wygadywali, dosyć, ca na twoją matkę też, że to z tym Florkiem wiadomo było. Nie tykajcie matki. Niech ci ta świętą ostanie. Prawda i to, że każden potrzebuje świętości jakiejś. Długo jeszcze prawiła, nauczała ją, a zwolna, choć i niepytana, rozpowiadała o Antku, co ina mogła wymyślić. Słuchała tego chciwie Jagusia, nie zdradziwszy się jednak ani słówkiem, ale rady owe mocno wzięła do głowy i cały dzień deliberowała nad nimi. Wieczorem zaś, kiedy był rocho, kowalinastka rzekła do starego: dajcie no klucze od skrzyni, muszę szmaty przewietrzyć. Dał przywstydzony nieco, bo Nastka śmiechem buchnęła, ale mimo to, gdy skończyła przykładanie, wyciągnął rękę po klucz. Same moje są tam szmaty, to już sama se przypilnuję, powiedziała hardo. I od tego wieczoru zaczęło się piekło w chałupie. Stary się nie przemienił, ale i ona nie ustępowała, na słowo odpowiadała całą kopą, a tak głośno, że na drodze słychać było krzyki. Nie pomagało to wiele, to na złość zaczęła wszystko robić. Do Józki przyczepiała się na każdym kroku, a tak nieraz boleśnie karciła, że dziewczyna z płaczem biegała się skarżyć. Nic to nie pomagało, bo jeszcze bardziej piekłowała, skoro nie szło po jej woli. Wieczorami zaś umyślnie się przenosiła na drugą stronę, ostawiając starego w pierwszej izbie. Tam Pietka nie woliła do grania, przyśpiewując mu do wtóru różne piosneczki do późna w noc. To znowu w niedzielę przystroiła się, jak ino mogła najlepiej, a nie czekając na męża sama poszła do kościoła, wystając po drogach z parobkami. Stary się zdumiewał tą przemianą, wściekał ze złości, próbował się nie dawać, zapobiegał, by się to po wsi nie rozniesło. Nic jednak nie poradził na jej humory, a coraz częściej dla świętego spokoju ustępował. Mojściewy, barankiem się widziała, tą owieczką pokorną, a teraz okoniem stawa, wykrzyknął raz do Jagustynki. Chleb ją rozpiera i ponosi, odrzekła z oburzeniem, bo zawsze temu przytwierdzała, kto z nią radził. Ale to wam powiem, że póki czas, trza czymś twardym wyganiać humory, bo potem i kłonicą nie poradzi. Nie jest to we zwyczaju Borynów, powiedział wyniośle. Widzi mi się, że i u Borynów do tego przyjdzie, wykrzyknik szepnęła złośliwie. Jakoś w parę dni potem, zaraz po gromnicznej, dał znać wieczorem Jambroży, że ksiądz nazajutrz będzie jeździł po kolędzie. Zakrzątnęli się zaraz od rana koło porządków, że nawet stary unikając piekła, bo Jagna silnie dunderowała na Józkę, sam się zabrał do odwalania śniegu z opłotków. Wywietrzono izby, omieciono z pajęczyn ściany, Józka wysypała żółtym piaskiem ganek i sienie,
i spiesznie przebierali się odświętnie, bo ksiądz już był w niedalekim sąsiedztwie, u balcerków. Jakoż wkrótce stanęły księże sanie przed gankiem, a on sam w komży na futrze, poprzedzany przez dwóch organiściaków, przybranych kij do mszy, wszedł do izby, odmówił łacińskie modlitwy, pokropił i poszedł w obejście poświęcić budynki i cały dobytek. Boryna niósł przed nim na talerzu wodę święconą, a on w głos się modlił i poświęcał wszystko po kolei. Organiściaki zaś szli w podle przyśpiewując kolędy i gęsto potrząchając dzwonkami, a reszta kieby za procesją szła z tyłu. Skończywszy zaś wrócił do izby i przysiadł odpoczywać, a nim Boryna z parobkiem zsypali do sań półkorca owsa i grochu ćwiartkę, jął przesłuchiwać pacierza Józkę i Witka. Tak galanto umieli, aż się dziwił i pytał, kto ich uczył. Pacierza to mnie nauczył Kuba, a katechizmu i na elementarzu Rocho. Odpowiadał śmiało Witek, aż go ksiądz pogłaskał po głowie, ale Józka tak straciła śmiałość, że się ino rozczerwieniła, popłakała i tego słowa nie wykrztusiła. Dali im po dwa obrazki, a nauczał, by słuchali starszych, pacierze odmawiali i grzechu się strzegli, bo zły na każdym kroku się czai, a do piekła namawia. A potem podniósłszy głosy spojrzał na Jagnę i groźnie zakończył. Powiadam wam, że nic się nie ukryje przed okiem sprawiedliwości Bożej, nic. Strzeżcie się dnia sądu i dnia kary. Pokutujcie i poprawiajcie się póki czas. Dzieci buchnęły płaczem, bo się im widziało, jakoby w kościele byli podczas kazania. Jagusi też serce zabiło trwożnie i rumieńce powlekły twarz, bo dobrze zrozumiała, że do niej mówił, a skoro Maciej powrócił, wyszła zaraz nie śmiejąc księdzu spojrzeć w oczy. Chciałbym z wami pomówić, Macieju, szepnął, gdy zostali sami, kazał mu przy sobie siadać, odchrząknął, tabaki mu podał, nos wytarł chusteczką, od której szły zapachy kiej z trybularza, jak potem opowiadał Witek, palce z trzaskiem wyciągał ze stawów i z cicha zaczął. Mówili mi ludzie o tym, co się tam w karczmie stało, mówili. Już ci, na oczach wszystkich było, powtórzył stary smutnie. Nie chodźcie do karczmy i kobiet tam nie prowadzajcie, tyle zakazuje, piersi zrywam, proszę, nic nie pomaga, macie więc za swoje, ale jednak Bogu gorąco dziękujecie, że grzechu większego tam nie było, mówię wam, nie było. Nie było. Twarz mu się rozjaśniła, bo księdzu wierzył. Powiadali mi też, że ją srogo karzecie za to, niesłusznie robicie, a kto niesprawiedliwość czyni, grzeszy, mówię wam, grzeszy. Gdzie zaś, jenom ją chciał nieco przekrócić, jeno. Antek jest winien, nie ona. Przerwał mu popędliwie. Umyślnie przez złość na was zmusił ją do tańcowania, widocznie, że chciał z wami awantury. Mówię wam, że chciał awantury. Zapewniał uroczyście, przyrychtowane przez Dominikową, na której słowach zupełnie polegał. Ale, co Tom miał jeszcze powiedzieć? Aha. Źróbka łazi po stajni, trzeba zamknąć w grudce, bo kopnie ją wałach i gotowe nieszczęście? W przeszłym roku przez to samo zmarnowali mi klaczkę. Po jakim to ogierze? A po młynarzowym? Zaraz poznałem z maści i z tego łyska na czole, tęgi źrebak, ale sandkiem powinniście zgodę zrobić koniecznie, przez te gniewy na nic się chłop rozpuścił. Nie gniewałem się z nim, to i o zgodę prosił go nie będę, powiedział zawzięcie. Radzę wam jak ksiądz, a zrobicie, co wam sumienie yktuje, ale to wam mówię, że z waszej winy człowiek się marnuje, dzisiaj jeszcze mi mówili, że ciągle w karczmie przesiaduje i wszystkich chłopaków buntuje, na starszych powstaje i podobno coś przeciw dworowi zamierza. Nic mi o tym nie powiadali. Jak się parszywe owce do stada wślizgnie, wszystkie zarazi, a z tych zmawiań przeciwko dworowi może wypaść dla całej wsi wielkie nieszczęście? Ale Boryna nie chciał o tej sprawie mówić, więc ksiądz pogadał o ce różnych rzeczach, a w końcu rzekł: Skptą tylko, moi drodzy, zgodą, zażył tabaki i nakładał czapkę.
Na zgodzie opiera się świat cały, zgodnie. Po dobroci, to i dwór by się godził z wami, mówił, wspominał mi coś o tym dziedzic. Dobry to człowiek i chciałby to załatwić po sąsiedzku. Wilcze sąsiedztwo, a na takiego najlepszy kół albo żelazo. Ksiądz się żachnął, popatrzył mu w twarz, ale spotkawszy jego szare, zimne, nieubłagane oczy i zacięte wargi, odwrócił się spiesznie i zatarł ręce ze zdenerwowania, nie lubił bowiem sporów. Muszę już iść. To wam jeszcze powiem, że nie powinniście zbytnią surowością zrażać do siebie kobiety, młoda jest. Pstroma w głowie jak każda kobieta, to trzeba z nią mądrze i sprawiedliwie postępować. Trzeba jedno nie widzieć, drugiego nie dosłyszeć, a na trzecie nie zważać, by tym sposobem uchronić się przed niesnaskami. Z tego wychodzą najgorsze rzeczy. Pan Bóg zawsze błogosławi zgodliwym, mówię wam, błogosławi. Kisz to diabeł! Krzyknął zrywając się, Bobociek, stojący przy skrzyni nieruchomo, kujnął z całej siły w błyszczący but księdza. Dyć Bociek, Witek go jesienią przygarnął, bo ostało ptaszysko, wykurował, że to miał skrzydło złamane. I teraz siedzi w chałupie i myszułowi kiej kod. No, wiecie, jeszcze nie widziałem oswojonego bociana dziwne, dziwne. Nachylił się do niego, chciał głaskać, ale Bociek się nie dał ruszyć, przekręcił szyję i boczkiem, czająco znów godził w księże buty. Wiecie, tak mi się podoba, że chętnie bym go kupił od was, sprzedacie. Cóż bym tam miał sprzedawać, chłopak go wnet zaniesie na plebanie. Przyślę po niego walka. Nie da się on tknąć nikomu, tylko jednego Witka słucha. Zawołali chłopaka, ksiądz mu dał złotówkę i polecił przynieść o zmroku. Skoro wróci z objazdu, ale Witek uderzył w byk i zaraz po wyjściu księdza zabrał Boćka do obory i tam ryczał prawie do wieczora, że stary musiał go przyciszać rzemieniem, przypominając odniesienie ptaka Juści. Chłopak usłuchać musiał, ale serce skwierczało mu z żalu i boleści. Nawet rzemieni zbytnio nie czuł, chodził kiej ogłupiały z zapuchłymi od płaczu oczami, a jak ino mógł, dopadał Boćka, ogarniał go ramionami. Całował, a żałosnym płaczem się zanosił. O zmierzchu zaś, kiej ksiądz już ze wsi powrócił, ukrył Boćka w swoją kapotę, by go uchronić od mrozu, i do spółki. Z Józką, ptak bowiem był ciężki. Popłakując, że w nie ponieśli go na plebanie, a łapa pobiegł z nimi też coś markotno szczekał. Stary, im dłużej rozważał słowa księdza i te jego szczere zapewnienia, tym więcej się rozjaśniał, uspokajał i zwolna, niepostrzeżenie zmieniał swoje postępowanie z Jagusią. Wszystko powracało do dawnego stanu, ale już nie powróciła do chałupy dawna radosna wrzawa, ten spokój wewnętrzny i ta cicha, głęboka dufność. Było jak z tym garnkiem rozbitym, co choć odrutowany i zgoła cały się widział, a gdzieś gcieknął i przepuszczał wodę w takim miejscu, że i pod światło nie rozpoznał. Taki w chałupie się widziało, bo przez oną zgodę nierozeznanymi szparutkami ciekły przyczajone nieufności, żale przypłowiała z dziebko, ale żywe jeszcze i zgoła niezabite jeszcze podejrzenia. Stary bowiem mimo najszczerszych usiłowań nie zatracił w sobie nieufności i prawie mimo woli, a dawał ciągłe baczenie na każdy ruch Jagny. Ona zaś ani na to czy mgnienia nie zapomniała mu tych złości i srogich słów, wrzała wciąż odemstą, nie mogąc uciec spod tych jego przenikliwych, stróżujących oczów. Może i dlatego, że pilnował i nie wierzył jej, znienawidziła go jeszcze bardziej, a coraz potężniej wydzierała się do Antka. Tak się już umiała zmyślnie urządzać, że co parę dni widywała się z nim pod brogiem. Pomagał im w tym Witek, którym całkiem serce stracił do gospodarza za tego Boćka, a przylgnął do Jagny, że to mu i teraz dawała lepsze podwieczorki, więcej omasty, a czego gęsto i parę groszy kapnęło od Antka. Ale głównie pomagała im Jagustynka, tak się umiała wkraść w łaski Jagny i tyle zaufania wzbudziła w Antku, że prosto nie było sposobu widywania się bez jej pomocy. Cnato nosiła wieści między nimi.
Ona stróżowała przed starym i ochraniała przed niespodziankami, a wszystko to robiła przez czystą złość do całego świata. Mściła się na drugich za własną poniewierkę i krzywdy. Nie cierpiała bowiem Jagny ni Antka, ale jeszcze bardziej starego, jak zresztą wszystkich bogaczy ze wsi, że mają wszystko, a jej nie dostaje nawet tego kąta, gdzie by mogła głowę schronić, i tej łyżki waży. Zarówno jednak nienawidziła biednych i jeszcze bardziej prześmiewała. Prosto diabelska kuma albo i co gorszego, jak o niej powiadali. Wezmą się za łby i pozagryzają jak te wściekłe psy, myślała często, wielce rada ze swojej roboty, że zaś zimą nie było wiele co robić. To łaziła po chałupach z kądzielą, podsłuchiwała, a judziła jednych na drugich prześmiewając ze wszystkich zarówno. Nie śmieli drzwi zamykać przed nią obawiając się jej ozora, a głównie tego, że pono złe oczy miała. Zazierała i do Antków, ale najczęściej spotykała się z nim, gdy z roboty powracał. I wtedy to mu w uszy kładła nowiny od Jagny. Jakoś we dwie niedziele pobytności księdza u Borynów przydbała go koło stawu. Wiesz, stary siernie powstawał na ciebie przed księdzem. O cóż to znowu szczekał? Pytał niedbale. Że ludzi podmawiasz na dwór, że trzeba by cię oddać strażnikom i jeszcze drugie. Niech popróbuje. Nim by mnie wzięli, takiego bym mu na dach puścił koguta, że kamień na kamieniu by nie ostał, zawołał namiętnie. Poleciała zaraz z tą nowiną do starego, myślał długo i powiedział cicho. Podobne to do niego, taki zbój, podobne. I więcej nie rzekł, nie chciał się z babą zadawać w poufałości, ale skoro Rocho przyszedł wieczorem, zwierzył się przed nim. Nie wierzcie wszystkiemu, co Jagustynka przynosi, zła to kobieta. Może to i nieprawda, ale bywały podobne przypadki. Przecież stary Pryczek spalił swojego szwagra, że go skrzywdził przy działach. Siedział za to w kryminale, ale spalił. To i Antek może to zrobić, musiał coś napomknąć o tym, całkiem nie stworzyłaby sobie. A Rocho, że to dobry był człowiek, wielce się tym strapił i ją namawiać. Pogódźcie się, odpuśćcie mu co gruntu, przecież i on żyć musi, ustatkuje się prędzej, a nie będzie już powodów do kłótni i odgrażań. Nie, żebym miał zmarnieć, żebym miał z torbami iść, pójdę, a pókim żyw, nie da mi tego zagona, że mnie pobił i sponiewierał jak psa, darowałbym, choć ciężko i trudno, ale jeśli on i co innego zamierza. Napletli wam, a wy to do serca bierzecie. Już ci, nieprawda to jest, już ci, ale żeby się to mogło stać, a że mnie rozum odchodzi i zimno w kościach przewierca, kiej pomyślę, że mogłoby się to stać. Zacisnął pięście i skamieniał ze zgrozy samego przypuszczenia możliwości onej. Nic nie wiedział, nie myślał nigdy o tym. Był nawet pewnym w głębi Jagusinej niewinności, ale poczuł, że w tej synowskiej nienawiści do niego musi być coś więcej niż gniewy i żale o grunt, że ta zapamiętałość, którą wtedy uwidział w jego oczach, z innego źródliska bije. Czuł to dobrze i w tej właśnie chwili poczuł sam w trzewiach taką samą nienawiść zimną, mściwą i nieubłaganą. Zwrócił się do Rocha i cicho powiedział. Za ciasno dla nas obydwóch w Lipcach. Co wam znowu przychodzi do głowy, co? Krzyknął wystraszony. I niechaj Bóg broni, by mi wlazł kiedy w pazurę przy takiej okazji. Uspokajał go Rocho, tłumaczył, ale nic nie wskurał. Spali mnie, zobaczycie. I od tej chwili mało już kiedy zaznał spokoju. O każdym zmierzchu stróżował niepostrzeżenie, czaił się za węgłami, obchodził dom i budynki. Zaglądał pod strzechy, a w nocy się często budził, godzinami całymi nasłuchiwał. I za najmniejszym trzaskiem zrywał się z łóżka i z psem obiegał wszystkie kąty. Dopatrzył raz pod brogiem jakieś wydeptane, na wpół zawiane ślady. Dopatrzył później i przy przełazie i jeszcze lepiej się utwierdził w pewności, że to Antek podchodzi nocami i wypatruje jeno sposobności podpalenia.
co innego nie przychodziło mu jeszcze na myśl. Kupił od młynarza wielce srogiego psa i zrobił mu budę pod szopą, a jątrzył cięgiem, mało jeść dawał, odczuwał, że nocami pies latał i użerał jak wściekły, a rzucał się na każdego, że niejednego dobrze skaleczył, aż skargi z tego powstały. Ale przy tych ostrożnościach i pilnowaniach stary mizerniał i tak chudł, że pas do pół bieder opadał, poczerniał, przygarbił się. Nogami za sobą ciągał i na wiór się zesychał z tych utajonych myślunków i turbacji, że mu ino oczy gorzały kiej w chorobie, że zaś nikogo bliżej nie dopuszczał i zwierzać się, a wyżalać nie miał przed kim, to go i barzej piekły te ognie i przepalały. Nikt też się nie dorozumiewał, co mu ta we wątpiach siedzi a podgryza. Baczył więcej na dobytek, sprawił złego psa, czuwał nocami, rozumieli bez to, że wilki się ano nad podziw rozmnożyły tej zimy i mało której nocy nie podbierały się stadami pod wieś. Nieraz słychać było ich wycia i często też się podkopywały do obór i gdzie niegdzie coś uskubnęły. A przy tym, jak to zawdy pod wiosnę, i o złodziejach chodziły słuchy coraz częstsze. Wzięli podobno chłopu z Dębicy parę klaczy, wzięli wrótce wieprza, to znowu krowę gdzie indziej, i jak kamień we wodę, ni znaku po nich. To i nie jeden w Lipcach w łeb się skrobał, opatrywał zamki i stajni strzegł, że to najlepsze mieli konie na okolice. I tak szedł czas wolno i równo, jako te godziny na zegarze, ani go wyprzedzić, ani wstrzymać. Zima wciąż była sroga, choć i zmienna jak rzadko. Bywały takie mrozy, jakich i najstarsi nie pamiętali, to śniegi spadały ogromne, to znowu były całe tygodnie od wilgi, że woda stała po rowach, a gdzieniegdzie i zagony czerniały, to przychodziły takie wiby, takie kurzawy, że świata nie dojrzał, a po nich zaś bywały dnie spokojne, ciche i tak słońce przygrzewało, że drogi roiły się od dzieci, wywierano drzwi, ludzi ogarniała radość, a starzy się pod ścianami wygrzewali. Zaś w Lipcach szło swoim odwiecznym porządkiem, komu śmierć była naznaczona, umierał. Komu radość weselił się, komu bieda, wyrzekał. Komu choroba spowiadał się i czekał końca, i pchało się jakoś z Bożą pomocą, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, bych się ino zwiesny doczekać abo tego, co komu przeznaczone. Tymczasem zaś co niedziela grzmiała muzyka w karczmie, hulano, pito, czasem się wadzono, czasem za łby brano, aż ksiądz potem karcił zambonę. No i drugie szły sprawy. Odbyło się wesele kłębianki, trzy dni się zabawiali, a tak hucznie, że powiadali, jako kłąb dopożyczył 50 rubli od organisty na to wesele. Sołtys też wyprawił niezgorsze zmówiny córce z Płoszką, gdzie znowu chrzciny się odbyły, ale z rzadka, nie pora jeszcze była, wiele bowiem kobiet spodziewało się dopiero na zwiesnę. Staremu Pryczkowi też się zmarło jakoś w tym czasie, tydzień ledwie chorzał. A miał chudziaczek dopiero na 64. Cała wieś poszła na pogrzeb, bo dzieci stypę wyprawiali galantą. Gdzie zaś zbierano się wieczorami na obrzęd, tam nachodziło się tyle dziełch i parobków, że robiła się taka zabawa, śmiechy, radoście, aż miło. Bo to i Mateusz, wyzdrowiawszy całkiem, przewodził młodzi i najbarzej dokazywał. A te pogwary ciągłe, obmowy, kwasy, kłótnie, sąsiedzkie swary, nowinki, wieś się od nich trzęsła. A czasem trafił się dziad jaki bywały, to opowiadał różności o świecie i tygodniami we wsi siedział. Czasem znów list przyszedł od którego chłopaka z wojska, co to było czytań, narad, opowiadań, wzdychów dziełuszy na matczynych płaczów, że i na całe tygodnie starczyło. A insze rzeczy. A to Magda poszła w służbę do karczmy, to pies Borynów pogryzł walkowego chłopaka, że precesem się odgrażali. To krowa Jędrzejom udławiła się ziemniakiem, że dożynać ją musiał Jambroży. To Grzyla pożyczył 150 rubli od młynarza i dał w zastaw łąkę. To Kowal kupił parę koni, że dziwowano się temu wielce i mocno nad tym deliberowano. To Dobrodziej chorował przez cały tydzień, aż ksiądz Stymowa przyjeżdżał go zastępować. A to o złodziejach mówiono, o strachach różnych baby pletły,
O wilkach też często, bo pono wydusiły owce we dworze, o gospodarstwie, o świecie, ludziach, a te insze rzeczy, że nic pamiętać, nie opowiedzieć, któż poradzi. A tak ciągiem coś nowego, że wszystkim starczyło i na dnie, i na długie wieczory, że to czasu zimową porą nikomu nie brakowało. Tym samym zabawiali się i u Borynów, jeno z tą odmianą, że stary kamieniem siedział w domu i na żadne zabawy nie chodził. A i kobietom też iść nie pozwalał, że już desperacja brała Jagusię, a Józka całe dnie mamrotała ze złości. Bo się jej dziwnie Matyjasiło w chałupie siedzieć, tyle bywało całej uciechły, że nie wzbraniał chodzić z kądzielą, ale do tych jeno chałup, gdzie się same starsze kobiety zbierały. Więc też przeważnie siedzieli wieczorami w domu. Jednego wieczora, jakoś już pod koniec lutego, zeszło się parę osób i siedzieli po drugiej stronie, bo tam tkała płótno Dominikowa przy lampce, a reszta z powodu tęgiego ziębu kupiła się przed kominem. Jagusia z Nastką przędły, aż wrzeciona warczały, kolacja się dogotowywała. Józka kręciła się po izbie, a stary pykał z fajki w komin i coś sobie myślał głęboko, bo prawie się nie odzywał. Przykrzyła się wszystkim ta cichość, bo ino ogień trzaskał, świerszcz skrzypiał z kąta, warsztat hukał od czasu do czasu, a nikt jakoś się nie odzywał, więc Nastka pierwsza zaczęła. Pójdziecie to jutro z kądzielą do kłębów? Zapraszała Marysia dzisiaj. Trochę obiecali, że jutro tam z książki będą czytać historię o królach. Poszłabym, ale nie wiem jeszcze. Spojrzała pytająco na starego. To i ja pójdę, tatulu, prosiła Józka. Nie odpowiedział, bo pies mocno przyszczekiwał na ganku i zaraz wsunął się nieśmiało Jasiek, przewrotnym nazywany z prześmiewiska. Zawieraj drzwi, gapo, bo tu nie obora, wrzasnęła Dominikowa. Nie bójże się, nie zjedzą cię, czegóż się rozglądasz? Pytała Jagna. A bo, bociek musiał się kaiś przytaić jeszcze miekujnie, jąkał się, wystraszonymi oczami wodząc po kątach. Oho, boćka gospodarz wydali dobrodziejowi, nic ci już nie zrobi, mruknął Witek. A bo i nie wiem, po co go było trzymać, jeno ludzi krzywdził. Siadaj, nie marudź, nakazała Nastka wskazując miejsce w podle siebie. Hale, kogo to ukrzywdził, chyba jednych głupich albo psów obcych, chodził se jak ten dziedzic po stancji, myszy łowił, wszystkim ustępował, a wydali go, szepnął z wyrzutem chłopak. Cicho, cicho, obłaskawisz se na wiosnę drugiego, kiej ci żal za boćkami. A nie obłaskawię, bo i ten będzie jeszcze mój, niech się jeno ciepło zrobi, to już umyśliłem taki sposób na niego, że nie wytrzyma na plebanii, a przyleci. Jasiek koniecznie chciał się dowiedzieć tego sposobu, ale Witek burknął. Głupi, kury se macaj, myśli, że co lepszego poradzi. Kto ma rozum, to se swój sposób wynajdzie, a nie będzie brał od drugich. Skrzyczała go Nastka biorąc w obronę Jaśka, boć wielce stała o niego. Głupawy on już ci był, wieś się z niego prześmiewała, niezgraba, ale jedynak na 10 morgach, to dziewczyna tak sobie rachowała, że Szymek miał tylko 5 morgów i to nie wiadomo. Czy mu Dominikowa pozwoli się żenić, więc znarowiła chłopaka do siebie, i ściągiem łaził za nią, a trzymała w odwodzie na ten przypadek. Siedziała no teraz przy niej, w oczy poglądał i rozmyślał, co by tu rzec takiego, gdy wszedł wójt, bo się już był ze starym pogodził, a zaraz od proga zawołał. Powiestkę wama przyniosłem, macie się jawić na sądy jutro w południe. Do zjazdu o krowę? Tak to i stoi, o krowę ze dworem. Rano trzeba wyjechać, bo do powiatu kawał drogi. Witek, idź zaraz do Pietrka i naszykuje cię, co potrza, a ty pojedziesz na Świadka. A Bartek uwiadomiony? Byłem dzisiaj w kancelarii i dla wszystkich przywiozłem powiestki. Kupą całą pojedziecie, ale dwór winowaty, to niech płaci. A bogać tam nie winien,
tlachna krowa. Chodźcie na drugą stronę, mam z wami pogadać, wykrzyknik szepnął wójt. Przeszli i siedzieli tak długo, że tam im kolację Józka podała. Wójt go namawiał już nie po raz pierwszy, by się do nich przyłączył, z dworem nie zrywał, przewłóczył sprawę, czekał. Z kłębem i drugimi razem nie szedł, i tym podobnie. Stary dotychczas się wahał, kalkulował. Nie odmawiał, ale na tę ni na drugą stronę się nie przechylał, bo był się mocno zagniewał, że go to wtedy dziedzic nie wezwał na naradę do młynarza. Wójt zaś, widząc, że nie poradzi, na ostatku już na przynętę powiedział. Wiecie o tym, jako ja, młynarz i kowal zrobiliśmy ugodę ze dworem, że sami we trzech zwozić będziemy drzewo na tartak, a potem deski do miasta. No, już ci, że wiem, dosyć się przecież napomstowali na was inni, że nikomu zarobić nie pozwalacie. Dużo ta oto stoje, co pyskują, szkoda na to czasu, to wam zaś chcę powiedzieć, cośmy we trzech urodzili, słuchajcie jeno, co powiem. Stary ino łysnął ślepiami i rozważał, jaki to będzie podstęp. Uradzili mi przypuścić waju do spółki. Woście tyla, co i my. Sprzężaj macie doby, parobek się jeno wałkoni, a zarobek pewny, płacą od kubika. Nim się w polu roboty zaczną, jak nic zarobicie ze 100 rubli. Kiedy zaczynacie z wózkę? Rzekł po długim namyśle. A choćby od jutra zaczynać. Tną już na bliższych porębach, drogi też nie zgorsze, to póki sanna, siła można nawieść. Mój parobek wyjeżdża we czwartek. Psia krótka, żebym to wiedział, jak wypadnie ta moja sprawa o krowę. Przystańcie jeno do nas, a dobrze wypadnie, już ja wójt to wama mówię. Stary długo deliberował spozierając pilnie na wójta, kredą se coś i na ławie pisał, po łbie skrobał, aż i rzekł. Dobrze, woził będę i sprzęgnę się z wami. Kiej tak, zajrzyjcie jutro po sądach do młynarza, a poradzimy jeszcze, muszę już bierzyć, bo mi kowalsa nie podkuwa. Odszedł wielce uradowany, myśląc, iż starego kupił tą z wózką i na swoją stronę przyciągnął. Już ci, młynarz mógł się z dworem godzić, grunt miał nietabelowy i do lasu mu było nic. Wójt też siedział na ziemiach poduchownych, kowal toż samo, ale nie on, Boryna. Rachował sobie, że z wózka z wózką, sprawa zaś o las osobno, nim zgoda z dziedzicem nastanie albo li do wojny przyjdzie, upłynie dość czasu. A co mu szkodzi tamtym przytwierdzać, głupiego udawać, z nimi trzymać, kiej i tak swojego nie daruje przy sposobie. A tymczasem dobrze zarobić te kilkadziesiąt rubli. Konie i tak trza żywić. I parobka płacić. Uśmiechał się do siebie, ręce zacierał, a mruczał zadowolony. Głupie juchy jak te barany, myślą, że mnie wywiedły w pole kij ciołaka, głupie. Wrócił do kobiet wielce rozradowany, Jagusi w izbie nie było. Gdzież to Jagusia? Świniom ponieśli żarcie, objaśniła Nastka. Pogadywał wesoło, żartował z Jaśkiem, to z Dominikową, a coraz niespokojniej czekał na żonę, bo jakoś długo nie przychodziła. Nic nie dał znać po sobie i wyszedł w podwórze. Chłopaki w stodole na klepisku szykowali sanie na jutrzejszą jazdę, bo trza było na płozy włożyć półkoszki i umocować. Obejrzał, pogadał, zajrzał do koni, zajrzał do świń, to do obory, jagny nigdzie nie było. Przystanął pod okapem w cieniu nieco i czekał. Noc była ciemna, wiatr się zrywał zimny i szumiał. Wielkie ciężkie chmury gnały po niebie stadami. Śnieg pruszył chwilami. Może w pacierz albo i dwa cień jakiś zamajaczył w przejściu od przełazu. Stary się szybko wysunął, przeskoczył i szepnął ze wściekłością. Gdzieżeś to była? Co? Ale Jagna, choć się wystraszyła zrazu, odrzekła urągliwie. Obaczcie, łacno za wiatrem traficie. I poszła do chałupy. Nic już o tym w domu nie zaczynał, a gdy się szykowali do spania, powiedział dobrotliwie i całkiem miętko, nie podnosząc oczów na Jagnę.
chcesz to jutro bierzeć do kłębów? Kiej nie bronić się, to z Józką pójdziemy. Chcesz, to cię nie wstrzymuje, ale do sądu pojadę. Dom zostanie na boskiej opatrzności. Lepiej byś w chałupie ostała. A bo to nie wrócicie do zmroku? Widzi mi się, że chyba dopiero późno w noc. Na śnieg się ma, daleko, nie pospieszę. Ale kiej się napierasz, idź, nie wzbraniam. Koniec rozdziału 8.